Dzisiaj kilka słów o organicznej herbacie Japan Bancha. Jest to herbata japońska i jest bardzo delikatna w smaku. To jest herbata codzienna. Bardzo popularna nie tylko w Japonii, ale na całym świecie. Spójrzcie na listki, tak wygląda przed zaparzeniem. Za chwilę Wam pokażę susz, który jest już po zaparzeniu. Można zaparzać ją kilkakrotnie. Ma piękny, pobudzający, rozweselający kolor. Naprawdę barwę ma przepiękną, zachęcającą do picia. Tak wygląda susz po zaparzeniu. Naprawdę piękny kolor. Smak ma delikatny, aksamitny, ale wyrazisty. Brak w niej dominujących nut, na przykład korzennych, zatem powinna zasmakować każdemu. A jak powinniśmy parzyć herbatę Japan Bancha? 1 gram suszu na 100 ml wody. I parzymy od 2 do 4 minut wodą w temperaturze około 70 stopni, 65-70 stopni. W stylu dalekowschodnim natomiast parzą większą ilość suszu, od 3 do 5 gramów na 100 ml wody, ale parzą krócej, znacznie krócej, przez pół minuty. I można parzyć kilkakrotnie, nawet do 5 razy. I każde kolejne parzenie wydłużają o 10 sekund. Spróbujcie zaparzyć sobie obydwoma sposobami i dajcie znać, który sposób parzenia bardziej Wam odpowiada i bardziej Wam smakuje.